Właśnie, mieliśmy przegląd podczas tej sesji bardzo ciekawych, naprawdę dobrych praktyk. I właściwie w ogóle mówiliśmy jednym głosem, co wydaje mi się trochę niepokojące, bo chyba to nie jest jedyny głos, jaki powinien być słyszany. Te świetne praktyki w znacznej mierze dotyczyły postaw. Postaw samych nauczycieli, postaw edukatorów, także postaw samorządów. Ale z drugiej strony, nieobecnie na sali, ale jednak wielokrotnie wspominane były osoby, które takich postaw nie mają. To znaczy, w odczuciu, także w odczuciu młodzieży, niekoniecznie wśród nauczycieli te dobre postawy przeważają. Być może jest odwrotnie. W każdym razie jest to poważny problem. Ciekawym elementem było to, że dostrzeżono różnicę pomiędzy szkolnictwem publiczną a publiczną i na korzyść zdecydowanie szkoły niepublicznej. Więc to jest niepokojące i zbyt łatwe byłoby stwierdzenie, że po prostu szkoła prywatna pracuje lepiej niż nauczyciel. Postulat wspólny, zmienić kartę nauczyciela. Zmierzyliśmy się z kilkoma stereotypami. Jeden z nich wyrażony pięknym przykładem. Proszę sobie wyobrazić, 7-11-latków w płci męskiej, ile to jest testosteronu, jak sobie z tym poradzić. No to jest jeden z takich stereotypów, bo ta młodzież fantastycznie może realizować projekty. Chodzi o to, żeby ten testosteron dobrze wykorzystać, on może być wykorzystywany z korzyścią przede wszystkim na samej młodzieży. Dobre praktyki, o których młodzież mówiła, to co ich pasjonuje, to były ich własne projekty. To mogły być projekty badawcze, naukowe, jakieś inne projekty, ale projekty, w których młodzież się samo realizowała, w wyniku których mogła uwierzyć we własne siły, mogła mieć jakieś poczucie sprawczości. Zastanawialiśmy się wobec tego, jakie są atrybuty tej szkoły przyszłości, co takiego powinno charakteryzować. To nie jest trudno mówić w sposób pozytywny, łatwiej mówić w sposób negatywny, jaka nie powinna być. Więc pewnie powinno odchodzić od tego modelu klasowo-lekcyjnego, który pani minister na początku mówiła, w ławkach zrobionych w taki czy inny sposób. Ten model, w klasie ławki być może w ogóle odchodzi do przyszłości. Szkoła nie jest wyspą, w każdym razie nie powinna być. Szkoła działa w otoczeniu lokalnym, w jakimś środowisku. Rodzice są szkołą, są jednym z atutów i zasobów. Lokalni przedsiębiorcy, lokalne organizacje pozarządowe. Wreszcie w całym procesie edukacji skoncentrowanie na uczniów. Nie na procesie edukacji, tylko na uczniów. Na wyzwolenie energii uczniów, odkrycie talentu uczniów i jego aktywności. A także zróżnicowanie sposobu oceniania. Te testy, które są tutaj wielokrotnie wymienione, nie były głównym tematem dyskusji, ale gdzieś się też przyjawiło. Jaka rola nauczyciela w tym wszystkim? Raczej opiekuna, mentora, osoby wspierającej proces, niż tej, która po prostu przekazuje wiedzę, bo to już jest raczej przeszłość. Wreszcie zwrócono uwagę bardzo słusznie, że uczenie się powinno być radością, nie powinno być znojem, nie powinno być trudem, a polscy uczniowie są nieszczęśliwi, niestety tak pokazują badania. Wreszcie, jak się uczymy? Uczymy się w bardzo różny sposób. Sami uczymy się dzięki nauczycielowi, uczymy się wspólnie z kolegami nauczycielami. Na końcu być może najważniejsze pytanie, na które nie mam odpowiedzi. Co zrobić, żeby to znowu nie było przegadane, żeby znowu nie okazało się, że spotykamy się w gronie tych samych osób, które myślą podobnie, niekoniecznie są reprezentatywne, ale żeby przekuć to jakieś działanie. Myślę, że ten postulat, żeby to była górna rewolucja, chyba nie znajduje wielkiego uznania. Raczej chodzi o to, żeby ten oddolny ruch został dobrze wsparty, bo bez wsparcia systemowego